Jesteśmy po rajdzie ziemi boheńskiej. Był to wasz debiut w trzeciej lidze samochodem Honda Civic. Też nowy samochód w waszym zespole. Prosimy o wrażenia, przede wszystkim kierowcy. Jak poradziliście sobie z tymi trudnymi OS-ami? No cóż, na początku było ciężko trochę ogarnąć temat. To zupełnie inna jazda niż na KJS-ach. Dłuższe są trasy, no, wymagają większego skupienia. Na początku popełniliśmy błąd, który nas kosztował tam kilka cennych sekund, ale później wydaje mi się, że no, jechaliśmy na tyle, na ile mogliśmy pojechać tym samochodem, w takiej specyfikacji. W którym miejscu zakończyliście rajd? W generalce skończyliśmy rajd na 39. Prawdopodobnie to są takie wstępne wyniki. W klasie na miejscu 13, a bodajże chyba 19 było zgłoszonych, tak co po pierwszym OS-ie, a ukończyło bodajże 16. Mateusz, do ciebie pytanie, opowiedz trochę o przygotowaniach przedrajdowych, bo no z racji naszej współpracy wiem, że byłeś mocno zaangażowany w przygotowania przed startem, więc opowiedz, co najwięcej czasu zajęło, z czym były problemy i czy się wszystko dobrze skończyło. Znaczy tak, jeżeli chodzi o przygotowania, najwięcej czasu zajęło przygotowanie auta. To też była najdroższa jakby rzecz w tych wszystkich przygotowaniach. Z racji tego, że Tomek prowadzi sklep i też nie zawsze jest dyspozycyjny, czasami ja musiałem... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, co to za sklep? RallyDragon.pl, najlepsze akcesoria do sportów motorowych. No nie zawsze Tomek po prostu był dyspozycyjny, więc czasami po prostu ja musiałem parę rzeczy ogarnąć, ale uważam, że taka jest rola pilota, że właśnie też trzeba kierowcę odciążyć w tych przygotowaniach. Oprócz tego jakby zajmowałem się PR-em, prawda, naszego startu. Słuchajcie, opowiedzcie, czy były jakieś przygody na trasie, który odcinek wam sprawił najwięcej problemu? W opisie jak to wyglądało, czy w porównaniu z próbami powiedzmy amatorskimi, jakie były znaczące różnice dla ciebie, Mateusz? No przede wszystkim długość. To już nie jest trasa o długości 1,5 km, tylko to już jest 5 km. Przyznam się, że na odcinku drugim, czyli na Łapanowie, nie mogłem znaleźć rytmu, często spóźniałem. Tomek mnie tam często pospieszał. Natomiast Nowy Wiśnicz w miarę spokojnie i jakoś tam się próbowałem odnaleźć. Generalnie no, byliśmy chyba dobrze przygotowani, jeździliśmy razem, zgranie jakby zaowocowało. Więc PKC też, nie załapaliśmy żadnego spóźnienia. Więc chyba jest okej. No, po prostu trzeba zdobywać doświadczenie jeszcze i się uczyć. Tomasz, na koniec proszę kilka słów o planach na przyszłość i może przypomnij nam, kto wspierał wasz start. No właśnie, no cóż, na przyszłość zobaczymy, czy będą sponsorzy. Natomiast chcieliśmy podziękować firmie przede wszystkim Cafaro.pl, która była naszym głównym sponsorem, oraz firmie ZmieńOlej.pl, który wspierał nas, jeżeli chodzi o płyny eksploatacyjne, tak. Dokładnie, oraz Platinum. Platinum Oil, tak, za taką organizację, dokładnie, za namiot serwisowy przede wszystkim. To było dla nas. Jeszcze chciałem podziękować mojej mamie. Jestem na mecie, mama, wiem, że tam denerwowała się, sprawdzała wyniki, przesyłała mi na bieżąco czasy, także dziękuję bardzo za wsparcie od prawie zawsze, także dzięki wielkie, mamo. No dzięki, jakby, no gdyby nie oni, to byśmy pewnie tutaj nie byli.